sytuację. Zaczyna rządzić schizofrenik, który ma bardzo dziwne wizje. Wyobraź sobie taką sytuację. Wariat dochodzi do władzy. Kompleksy idiota zaczyna rządzić i nie ma na to rady. Ma rzadki dar przekonywania. Umie mówić o ważnych sprawach. Wrzuca szacunek obywateli przez to, że nigdy nie łamie prawa. Wyobraź sobie taką sytuację. Wariat dochodzi do władzy. Kompletny idiota zaczyna rządzić i nie ma na to rady. Bo demokracja ma drobną wadę, że każdy może być wybrany. Nawet największy psychopata, jeśli wyborcy mu zaufali. Wyobraź sobie taką sytuację. Wariat dochodzi do władzy. Kompletny idiota zaczyna rządzić i nie ma na to rady. Wygląda normalnie, bo wszyscy żyjemy w domu wariatów.